Doktor Michał Patryk Sadłowski, ekspert do spraw obszarów postsowieckich, historyk związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I dzisiaj porozmawiamy o wpływach rosyjskich na Bliskim Wschodzie, ale może najpierw jeden krótki komentarz, bo wiem też, że ty bardzo mocno śledzisz wydarzenia na Kaukazie, wielokrotnie zresztą podróżowałeś i z tych rejonów łączyłeś się z Radiem Wnet. Mamy informację o tym, że wojska rosyjskie wycofują się właśnie z Górskiego Karabachu. Powiedz proszę, czy masz jakiś pomysł, dlaczego taka decyzja ze strony Kremla, no chyba ponad rok przed czasem. Znaczy ta decyzja jest konsekwencją tego, że konflikt o Górski Karabach się zakończył. No, nie zakończył się oczywiście konflikt Armenii i Azerbejdżanu, który dotyczy między innymi wytyczenia granic, czy tak zwanego korytarza południowego, czy też drogi południowej. Natomiast to, że Rosja po 24 lutego 2022 roku nie zdołała osiągnąć szybko swoich celów wojennych i politycznych na Ukrainie, wplątała się w tym samym, można powiedzieć, wielki, w ogromny wręcz konflikt z Zachodem i w pełnoskalową wojnę na Ukrainie, spowodowało, że nie mogła też udzielać wielkiej uwagi dla Kaukazu Południowego i też przede wszystkim tym samym nie mogła balansować wpływami pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, a Azerbejdżan jest państwem o wiele bogatszym, oczywiście istotnym z punktu widzenia interesów gospodarczych Rosji, energetycznych, i też Azerbejdżan naciskał na Rosję, zwłaszcza kiedy Rosjanie nie zdobyli Kijowa i ich pozycja była słabsza negocjacyjna, i też Rosjanie zdecydowali się, że nie są w stanie utrzymać wojsk Karabachu, nie są w stanie utrzymać tej de facto bazy i nie są w stanie zagwarantować Ormianom bezpieczeństwa na tym terytorium, i to jest jakby to, że oni wyszli teraz, jest oczywiście konsekwencją wydarzeń, które miały rok temu we wrześniu, czyli że po tym jak Azerbejdżan zdecydował się zbrojnie zlikwidować już ostatnie struktury tak zwanych władz Górskiego Karabachu, Republiki Górskiego Karabachu. No i teraz logiczną konsekwencją jest to, że Rosja po prostu wychodzi, no bo już nie ma Ormian, tak, na terenie Górskiego Karabachu nie ma Ormian fizycznie, więc siłą rzeczy przedmiot, którego oni mieli chronić, tak, czyli tych ludzi, ludność się znikła i to jest jakby symptomatyczne, natomiast to oczywiście nie oznacza, że Rosja się z Górskiego Karabachu, z Kaukazu Południowego wycofuje, bo nadal umacnia się w Gruzji i te protesty, które w Gruzji są, widzimy, są konsekwencją bardzo potężnej kontroli, która się roztacza nad Gruzją ze strony Rosji, i z drugiej strony mamy przecież na terytorium Armenii bazy już wojskowe, nie tylko jedną bazę w Gjumri, ale też poszczególne jednostki Federacji Rosyjskiej i FSB są rozlokowane na terytorium Armenii, aby też Rosja prowadzi swoje gry i interesy z Azerbejdżanem w ramach relacji dwustronnych, więc też jakby to wyjście z Górskiego Karabachu Rosjan, niech nas nie myli, że Rosja stamtąd wychodzi, bo Rosja nadal traktuje Kaukaz Południowy jako taką, można powiedzieć, geopolityczną granicą swojego projektu imperialnego, i też przede wszystkim rola Kaukazu Południowego wzrosła w ostatnich dniach. Z jakiego powodu? No bo Kaukaz Południowy jest taką bramą przed Kaukazem Północnym, a Kaukaz Północny to oczywiście też zagrożenie terrorystyczne, islamiści, radykalizacja. Więc Rosja ma teraz nową motywację, żeby jednak pewne wpływy na Kaukazie Południowym utrzymywać i żeby osłaniać ten Kaukaz Północny, czyli to swoje właściwe terytorium. Więc ta sytuacja nadal jest skomplikowana. Czyli no, nie możemy mówić o pewnym zamknięciu. Te wpływy nadal są, ale można powiedzieć, że są teraz nieco osłabione. Jak to wygląda w przypadku Bliskiego Wschodu? I zanim konkretnie przejdziemy do tej ostatniej eskalacji konfliktu irańsko-izraelskiego i tego, jakie tutaj były reakcje Kremla, to może najpierw, żebyśmy wiedzieli, w jakich obszarach się poruszamy, powiedz proszę, gdzie twoim zdaniem są te najważniejsze rosyjskie interesy na Bliskim Wschodzie? Znaczy tutaj jest kilka płaszczyzn. Przede wszystkim geopolityczna, w tym sensie, że Rosja traktuje
zwłaszcza aktualnie Bliski Wschód jako terytorium, gdzie można uderzyć w interesy państw zachodnich, mocarstw zachodnich, a zwłaszcza w interesy Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony jest to płaszczyzna ideologiczna w tym sensie, powiązana z geopolityczną, ponieważ Bliski Wschód jest również przedstawiany jako taka przestrzeń, która powinna zarządzać się na swój sposób, zgodnie ze swoimi lokalnymi tradycjami, kulturami, religią, powinna być obca od wpływów zachodnich, tak, tutaj też ta narracja o kolonializmie Zachodu również jest przez Rosję rozpowszechniana. Trzecia płaszczyzna to oczywiście gospodarcza, to jest płaszczyzna, która zyskała na znaczeniu zwłaszcza po sankcjach zachodnich na Rosję i odwrotnie, ponieważ no, z jednej strony Bliski Wschód to nadal kwestia surowców, ale z drugiej strony też przede wszystkim Bliski Wschód, niektóre państwa Bliskiego Wschodu pełnią ważną rolę, jeżeli chodzi o obchodzenie sankcji, rozliczenie jakieś płatnicze, które umożliwiają handel różnymi towarami, nie tylko surowcami. Tak, no i oczywiście Bliski Wschód jest traktowany jako też taka sfera, i to też znowu zyskuje na znaczeniu jako takie przestrzeń, z którym przenikają, mogą przenikać też terroryści, tak, czy radykalni islamiści, więc to jest kilka płaszczyzn bardzo istotnych, jeszcze powiązanych oczywiście z rosyjską tradycją imperialną, bardziej sowiecką, bo chęć pozyskania wpływów czy umocnienia wpływów na tym obszarze Bliskiego Wschodu była oczywiście motywowana antyamerykańską, antyzachodnią, więc tutaj widzimy przyczyn jest wiele, dla którego Rosja tam jest i przejawem tego jest chociażby zaangażowanie wielkie w wojnę w Syrii, tak? Z drugiej strony to są bardzo rozbudowane, problematyczne, skomplikowane, nie dające się jakoś prosto scharakteryzować relacje irańsko-rosyjskie. No właśnie, a kiedy mówimy o tych relacjach irańsko-rosyjskich, jak Rosja zareagowała na atak? Może spójrzmy całościowo, czyli najpierw na atak Izraela na Damaszek, później na tą odpowiedź, która miała miejsce w ostatnią sobotę, czyli wystrzelenie 300 rakiet na Izrael. Czy tutaj pojawiły się jakieś konkretne komunikaty ze strony Kremla? Przede wszystkim sam konflikt jest w interesie Kremla teraz, gdyż każde zaangażowanie Stanów Zjednoczonych czy też mocarstw zachodnich, które będzie polegało na skupieniu większej uwagi na tej części świata, która nie jest Ukrainą, i też kiedy wystąpi gotowość i realne przekazywanie pomocy dla państwa, które nie jest Ukrainą, jest przede wszystkim na korzyść Federacji Rosyjskiej. Tak więc jakby Rosjanie, część rosyjskich analityków traktuje to jako konsekwencje też wydarzeń, które się wydarzyły w październiku rok temu, czyli kiedy nastąpiła eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Więc to wszystko jest odbrane oczywiście w takiej wielkiej, szerokiej perspektywie na korzyść Rosji, jako szansa dla Rosji. Oczywiście pod warunkiem, że też ten konflikt będzie, można powiedzieć, w jakichś ramach funkcjonował, a takie ramy, które są do tej pory, czyli następuje wymiana ciosów i świat, a zwłaszcza świat zachodni, obawia się o jakąś eskalację i gdzie nadal Iran zachowuje jakąś zdolność do wykonywania jakichś ciosów. Z drugiej strony, kiedy nie grozi Iranowi kolaps, nie grozi Iranowi wielka inwazja czy wojna, no jest korzystne dla Rosji, przynajmniej na tym etapie, tak? Na to trzeba spojrzeć, tak? Zwłaszcza w kontekście tego, że się zbliżają wybory w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim Federacja Rosyjska, zwłaszcza jej lider, no myśli teraz głównie w tej perspektywie krótkoterminowej, tej, aby do jesieni i aby ta konstelacja użyła się korzystnie dla Kremla. Aby do jesieni, a co to znaczy korzystnie dla Kremla? My za moment będziemy podsumowywać wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i oczywiście spotkanie i rozmowy z Donaldem Trumpem. Jak na Kremlu opisuje się taką, może być, kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych? No i na co liczy Kreml?
Znaczy przede wszystkim, co ciekawe, jeśli chodzi o ośrodki medialne, ale te bardziej eksperckie, chociaż prokremlowe, to istnieje duża zachowawczość. Z jednej strony większość ludzi sobie zdaje sprawę w Rosji i też w otoczeniu chyba Putina i też większość analityków rosyjskich, naukowców, którzy zajmują się polityką zagraniczną czy polityką bezpieczeństwa, rozumieją, że Rosja jednak, a zwłaszcza Putin, stawiają na Trumpa, ponieważ jest to szansa w tym znaczeniu, że zawsze zmiana administracji, zmiana władzy powoduje pewne chociażby czasowe perturbacje, problemy, niekonsekwencje. Też Trump może być taką szansą, że nie nawiąże dobrych relacji z kierownictwem państwa ukraińskiego i przede wszystkim będzie bardziej skłonny do różnych kompromisów czy zamrożenia konfliktu, zwłaszcza jeżeli będzie miał właśnie problemy na Bliskim Wschodzie z Iranem, z Chinami, z Koreą Północną, więc jakby ta nadzieja gdzieś występuje. Zwłaszcza też Rosjanie liczą, że Trump może się w jakiś sposób skonfliktować czy mieć pewne problemy nie tylko komunikacyjne, ale dyplomatyczne z głównymi mocarstwami europejskimi, tak, czy z Unii Europejskiej. Więc takie myślenie. Z drugiej strony mi się wydaje, że to prezentuje rosyjski świat naukowy i też wywiadowczy. Rosjanie studzą emocje, tak? Te ośrodki analityczne studzą emocje i wskazują, że nawet jeżeli Trump dojdzie do władzy, to przecież Trump może skalkulować, że zamrożenie konfliktu na jakimś etapie mu się nie opłaca. Natomiast dla Rosji, jeśli mówiąc o Bliskim Wschodzie, generalnie o tego typu konfliktach, każde przeniesienie ciężaru, przede wszystkim uwagi, i też każde przeniesienie chociażby częściowej pomocy finansowej na przykład dla Izraela, a nie dla Ukrainy. To będzie prosta matematyka i to oczywiście będzie korzystne. Też oczywiście takie konflikty czy eskalacje na Bliskim Wschodzie, one wywołują w społeczeństwach zachodnich po raz kolejny jakieś obawy o swoją przyszłość, zmęczenie i to też może Kreml może kalkulować, że wynik i skumulowanie tych obaw spowoduje, że też politycy zachodni będą bardziej skłonni do zachowania, do podjęcia pewnych działań dyplomatycznych w kierunku kompromisu, czyli zakończenia tego konfliktu na Ukrainie. Tak to jest przede wszystkim odbierane w Rosji, tak? I my do tych tematów na pewno będziemy wracać. Dr Michał Patryk Sadłowski, analityk do spraw Rosji, polityki międzynarodowej, historyk związany z Uniwersytetem Warszawskim, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.